Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie. Witam Was w pierwszym filmie siedzonym od dość dłuższego czasu. I dzisiaj chciałam z Wami wspólnie przetestować paletę, której nie widziałam na polskim YouTubie. Kupiłam ją jakoś przed świętami, ale jeszcze nie miałam ani czasu, ani okazji jej użyć, więc stwierdziłam, że idealny powód do filmu, testu na żywo, zarazem Get Ready With Me, bo niedługo wychodzę. I jest to paleta firmy Beauty Bakery. I oni wszystkie palety mają właśnie w takim takiej tematyce właśnie ciasteczkowej. I to jest paleta, która się nazywa Do It For The Graham. Czyli dla zrób to dla grahamków. Więc bardzo fajnie i właśnie wszystkie palety mają takie motywy. Z tyłu mamy szybki opis, jakie cienie są w środku. I mamy 12 cieni foliowych, matowych i duochromów. I to są wszystkie cienie prasowane. Już Wam pokazuję. O, tak wygląda w środku. Jedyny minus tej palety, nie ma lusterka. Więc to jest bardzo niefajne. Ja oczywiście o tym zapomniałam, muszę zaraz sobie wstać po lusterku jakieś. No, także jeśli interesuje Was ta paleta, zapraszam do oglądania dalej. Zrobimy sobie najpierw szybko twarz, potem przejdziemy do swatchy i do używania tej palety. Jako bazy użyję sobie Fix & Rouge i to jest Soft Focus Pore Perfect HD Matte Veil. Dłuższej nazwy nie mogli sobie wymyślić, ale powiem Wam, że całkiem spoko jest to baza. Używam ją zarówno pod podkład, jak i pod krem BB. I jest spoko, daje radę. Wiecie co? Muszę sobie odgarnąć włosy. O, przecież już wstałam. Zawsze budzik na 9 w weekendy. Bo to jest, staram się, żeby to była taka moja najpóźniejsza godzina, jak wstaję w weekend. No a dzisiaj wstałam dużo wcześniej, żeby właśnie tu się z Wami ogarnąć. Jestem już na nogach od godziny. Podkład L'Oreal True Match Super Blendable Foundation. I to jest kolor 2D2 Wool Golden Almond. I on jest całkiem spoko jak dla mnie. Tylko wylałam sobie w złym miejscu na rękę i teraz będę kombinować z lusterkiem. Muszę się w ogóle spieszyć, bo wiecie co? Zepsuła mi się jedna karta do aparatu. Więc aktualnie mam tylko jedną. A co za tym idzie? Ograniczony czas, żeby tu się z Wami pomalować. Więc muszę się sprężać. Bardzo lubię ten podkład. Ma fajny kolor i fajnie się go nosi. I on zawsze chwilę po nałożeniu, ja nie nakładam jakoś, wiecie, bardzo, bardzo dużo, ale on zawsze chwilę po nałożeniu, tak 5-10 minut ma takie wrażenie maski. Natomiast jak mu dacie właśnie chwilę, to on się pięknie potem wtapia w skórę i przez cały dzień wygląda naprawdę świetnie. On już tyle imprez ze mną, szczególnie właśnie w okresie grudniowo-świątecznym, przetrwał, że jestem w nim zakochana i jest to na razie najlepszy podkład, jaki kiedykolwiek ever miałam. Halo! I see how it is. You say good morning to Vector and when I'm shouting hello, good morning, you're not saying anything to me. Still ignoring me. Podkład gotowy, od razu się lepiej wygląda. Do tego też L'Oreal Infallible Morning Concealer i ja mam w kolorze Kashmir 327. On jest bardzo mocny, bardzo kryjący. Ja go muszę delikatnie z pacynki nakładać, bo inaczej będę miała zdecydowanie za dużo i potem nie mam co z tym zrobić. Więc tyle mi wystarcza. I go sobie tu delikatnie wklepuję. Wiem, że zaczynam się próbować powoli przekonać do gąbeczek, bo ja zawsze byłam pędzlowa.
A zbierało mi się teraz pełno gąbeczek właśnie przez wszystkie kalendarze, przez różne pudełka, więc zaczynam sobie gdzieś tam po kątach używać gąbeczek, aczkolwiek jak wiem, że jeszcze nie wypróbowałam gąbeczki z jakimś podkładem, czy korektorem, czy czymś, to wolę używać starych metod, szczególnie jak wiem, że gdzieś wychodzę i muszę wyglądać jak człowiek, bo jakbym nie wychodziła, to bym sobie próbowała cały czas. Więc zobaczymy, może się do gąbeczek przekonam. Jakoś tak mi po prostu, nie wiem, ze starego przyzwyczajenia łatwiej pędzlami, a korektor palcem, nie wiem, jakoś tak mam. Podkład i korektor gotowe. Następnie puder Vibo Banana Loose Powder w tej chwili u mnie. I najpierw mniejszym pędzlem daję sobie pod oczy. Ten korektor jest na tyle ciężki, że to jest jak na razie jedyny korektor, jaki miałam, który właśnie utrwalam oddzielnie, bo on tego zdecydowanie potrzebuje. I teraz na całą twarz, jak mi wszystko nie spadnie. Do tego bronzer i używam Collection Bronze Glow Mosaic, aczkolwiek ten akurat nie jest mozaikowy, bo niektóre z tych ich bronzerów, mam jeszcze końcówkę tej mozaiki. Ten jest jednolity i to jest matowy bronzer w kolorze 1 terakota. I on się teraz trochę już za ciepły dla mnie robi, powiem Wam, bo już mi praktycznie cała opalenizna z wakacji zeszła, aczkolwiek jak miałam, jak było jeszcze, wiecie, lato, jesień, jeszcze miałam opaleniznę, szczególnie po Egipcie, no to ten ciepły kolor mi świetnie pasował. Teraz muszę przegrzebać moje zasoby i wynaleźć zimniejszy, no bo mówię, ta druga mozaika już mi się praktycznie skończyła. Oczywiście niespodzianka jest na samym środku polika, więc jak tylko dokładam bronzer, to wszystko się ściąga. I już korektor zszedł. Ja mam bardzo mocną rękę, więc takie pociągnięcia pędzlem przy bronzerze to właśnie powodują ściąganie ewentualnego korektora. Zrobię sobie bardzo szybciutko brwi. I brwi L'Oreal Micro Tattoo Brow Artist w kolorze 109 Ebony. Ja bardzo, bardzo lubię ten produkt, bo wiecie, ja nie muszę jakoś bardzo mocno wypełniać brwi, tylko je przytrzymać i przyciemnić, i on się do tego idealnie nadaje. Aczkolwiek muszę iść do kosmetyczki i zrobić już sobie brwi, bo są niekształtne i się mazgnęłam. Są już trochę niekształtne i ciężko mi się je właśnie tak na szybko wypełnia. Nałożyłam już sobie też bazę, podcienie Essence I Love Stage u mnie standardowo. Dobra, przechodzimy do palety. Zasmoczujemy sobie wszystko. To co? Polecimy najpierw. One w ogóle tu nie mają żadnych nazw, więc ja trochę tego nie lubię, bo właśnie jak potem chcę Wam powiedzieć, który kolor, no to nie mogę, tylko muszę ten. Więc wolę, jak są nazwy, no ale dobra. Pojedziemy najpierw z tym rzędem tutaj takich nudziaków trochę. Tu jest mat, tu jest mat, tu jest błysk, jaka folia. I tu jest mat. Więc tak wyglądają. O, tak się prezentują. Tego jasnego beżu prawie w ogóle nie widać, ale ma pigment. Maty są bardzo ładne i ta folia, powiem Wam, że łapie mi oko. Także spoko, wytrę paluchy. Jedziemy ze środkowym rzędem. Ho, 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 ho. To jest spoko. I to jest, zobaczcie, to jest jeden dotyk. Ja jestem w szoku. I to, co się, ten się w palecie wydaje niebieski,
tylko i wyłącznie, a się okazuje, nie wiecie, widać w żaden sposób. To jest niebiesko-fioletowy duochrom, ale jaki pigment. Jak wy na niego tu patrzycie, o teraz, to on jest niebieski. Jak ja patrzę pod moim kątem, to jest fiolet. Bardzo fajny duochromik. No i potem mamy dwie folie i mat. No powiem wam, że jestem na razie pozytywnie zaskoczona pigmentacją. I ostatni rząd, ten tutaj teraz dla was u góry. Starczy mi miejsca? O, trochę te dwa ostatnie zlałam, no ale trudno. Mamy tutaj taką metalik bardziej niż folię. Tu mamy duochroma zielono-brązowego. Taki żuczek, bardzo fajny. No i tu mamy metalik i taki, myślę, że ten ostatni to jest taki pół metal, pół folia. Także słuchajcie, tak się prezentują. Muszę je zacząć bardziej robić z tej strony, bo potem nie mogę jak ręki dla was wygiąć. Myślę, że bardzo fajne kolory. Ja jestem pod wrażeniem pigmentacji. Podlinkuję wam tą paletę na dole oczywiście. No i co? No i spróbuję coś tu z tego wymodzić. Sobie szybko rzęsy i zaraz do was wracam. Dokończyłam sobie rzęsy i usta. Na rzęsach mam Rituals 3 w 1 Miracle Mascara, a na usta zrobiłam sobie dzisiaj nowe dla mnie duo, bo to są produkty, których wcześniej nie używałam. Tutaj mam karetkę Karl Lagerfeld w kooperacji z Model Co. Jeszcze mnie kaszel trzyma, sorki. I powiem wam, że przez to, że to jest właśnie taka kooperacja, to nie ma tutaj koloru, ale to jest właśnie taki brudny, ciemny róż. I do tego Laka & Co. Cloud Lips. I tutaj Cloud Lips mam w kolorze Daydream. I to jest właśnie taki ładny róż, bo stwierdziłam, że skoro mam ciemne oczy, zrobię sobie troszeczkę bardziej neutralne usta.
Także tak, moi kochani, tak wyglądają oczy. Zrobiłam sobie... Aha, już wam mówię, bo nie powiedziałam, jakie kolory. Zrobiłam sobie ten tutaj w zewnętrzny kącik jako ciemny. Tym rozcierałam wszystko dookoła. Głównym bohaterem jest ten żuk, no bo nie mogłam się mu oprzeć. A wewnętrzny kącik zrobiłam tym różem. Także taki właśnie to jest zestaw. Stwierdziłam, że tak mi akurat dzisiaj będzie najlepiej pasować. Jeśli chodzi teraz o opinię o tych wszystkich cieniach, to słuchajcie, żółk, jak widzicie na oku, jest tak samo napigmentowany jak na ręku. Te brązy, których używałam, to samo. Pigment jest tak dobry jak przy sprawdzaniu palcem. Rozcierają się fantastycznie. Naprawdę bardzo, bardzo łatwo się blendują, wtapiają w oko. Zrobiłam sobie przez przypadek plamę z lewej strony. Ja zazwyczaj, jak robię sobie plamę cieniem, to na lewym oku, nie wiem, tak już mam. I tym właśnie najciemniejszym brązem zrobiłam sobie małą plamę. Słuchajcie, wystarczy trochę popracować i te cienie się wyblendowują z powrotem. I można się własnego błędu pozbyć. Także bardzo fajnie, ja lubię takie cienie. Wiecie, ja nie jestem profesjonalistą, zdarzają mi się błędy, więc lubię, jeżeli cienie mi to wybaczają i przy odrobinie machania pędzlem mogę ten swój własny błąd naprawić. Nie wszystkie cienie się w ten sposób dają naprawić, bo są cienie, które jak już sobie ciapniemy plamę, no to już kicha i nic się z tym nie zrobi. Natomiast te są świetne, rozcierają się, nieważne co z nimi zrobicie. Więc ja jestem zdecydowanie na tak. Jestem zaskoczona, bo nie słyszałam sama dużo o tej firmie. I zamówiłam po prostu z ciekawości i po prostu dlatego, że podobały mi się właśnie te wszystkie kolory. No i myślę, że zgodzicie się ze mną, że zestaw kolorystyczny jest bardzo urzekający. No i ten żuk po prostu jest... Szukałam takiego dobrego żuczka. Więc ja jestem bardzo zadowolona, ja jestem zdecydowanie na tak. Paletę oczywiście wam podlinkuję na dole. To, co będę pamiętała, to, co znajdę, też wam podlinkuję na dole. Pędzli nie, bo pędzli używałam, zestaw mam No Name'y, mam Jessup i mam co tu jeszcze dzisiaj używałam? Nancy, Glam Shop, No Name'y, Jessup i Morphe. Taki zestaw dzisiaj, więc wybaczcie, ale nie będę wam tego podlinkowywać. I co? I to tyle. Mam nadzieję, że film się wam podobał. Dajcie łapki w górę, jeśli tak. Przypominam o Instagramie, tam jestem często. No i zachęcam i zapraszam do subskrypcji. Jest teraz bardzo dużo vlogów, więc i filmy są cały czas regularnie. Więc zapraszam. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Cześć!